Siemanko, MotoSansala PL, czyli motocyklowa wyprawa dookoła świata. Za mną właśnie wybiło 3000 km zrobione. W planach jest 50 tysięcy, ale będzie na pewno więcej. Kilka słów o sprzęcie, bo teraz już mogę coraz więcej o tym powiedzieć. Lećmy po kolei. Kask Bella na zimnych temperaturach około zera. Jest w nim zimno. Jest bardzo przewiewny, jeżeli chodzi o lato, super, jeżeli chodzi o teren, super. Po terenie też mi się zdarzyło kilka kilometrów zrobić. Jest naprawdę bajerka. Ale kosztem tego, że przy zerowych temperaturze no wieje nawet w czoło, więc zależy kto jak jeździ. No, dla mnie super. Ubrałem sobie zimową kominiarkę Richy. Kominiarka dała radę. Trzeba się tylko dobrze wsadzać i żeby nie wiało. Jest super, zimowa kominiarka Richy, polecam. Kombinezon. Jeżeli jest podpinka, deszcz nie jest straszny w ogóle, tylko się znowu też trzeba pozapinać i jest super. Ale znowu z podpinką w lato, jak jest 25, no pocimy się, tak? Tak, można się odpinać, ale jest to troszkę uciążliwe. I tak jestem zadowolony. Z racji tego, że w górach wszystko się może zdarzyć i ta kurtka i te spodnie są po to. To jest Richa Tuareg, się nazywa kombinezon i jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o buty Richy, no niestety przepuściły wodę bardzo szybko i z butów niestety nie jestem zbytnio zadowolony, bo w mokrych skarpetkach chodzi się kiepsko, lekko mówiąc. Zimowe rękawice Richy, temperatura na pewno grubo poniżej zera, bawiłem się śnieżkami razem z Gracjanem i było naprawdę super, nie przemakają, trzymają temperaturę, są mega dobre, więc jedynie z Richy to buty mogliby dopracować, reszta naprawdę polecam, nie z racji tego, że mi zasponsorowali te ciuchy, tylko z racji tego, że przetestowałem je na 3000 km już. I to naprawdę w ciężkich warunkach, zresztą widać. Jestem cały brudny, cały mokry z zewnątrz, ale w środku suchutki, więc jest naprawdę super. Opony Michelina Pilot Road 4. Bayer, super, naprawdę super. Dopiero przy około zerowych temperaturach i mokrej nawierzchni, no to już można powiedzieć przymrozek, no zaczęły się ślizgać, więc trzeba było uważać, a tak lecę od kufra do kufra, lewo, prawo. Kufry Carapax już z dwóch stron przytarte, co pewno będziecie mogli zobaczyć na innych jakichś zdjęciach czy filmikach z MotoSansary. Ale naprawdę leci się super. Jestem mega, mega zadowolony pod każdym względem sprzętu, który dostałem. Jest to ewidentnie najwyższa półka i nie bez przyczyny je wziąłem, co teraz już mogę potwierdzić i jestem mega zadowolony. Jest to dopiero 3000 km, także zobaczymy co będzie po 30 tysiącach. Ale super. Mój motocykl sprawuje się jak na razie wyśmienicie, mimo dwóch gleb. Jednej parkingówki i jednej przy zerowej prędkości, ale w ruchu. Cóż więcej powiedzieć. Pogoda, jak widać, na razie sprzyja mimo kilku opadów. Ale jestem mega zadowolony i widokami, i przeżyciami, i ludźmi, których spotykam, których serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że chociaż tyci rozumią. Co więcej powiedzieć, lecimy dalej przy około 5000 kolejny filmik odnośnie sprzętu i wtedy można będzie coś więcej powiedzieć na temat na przykład oponek, które po 5000 w wielu przypadkach no niestety już tracą swój kształt i właściwości jezdne. Jak na razie, mega plus i pozdrawiam buziaki.